Rekrutacja do pracy w policji na terenie Suwałk trwa przez cały rok. Od stycznia przyjęto 2 osoby. Limit przyjęć do pracy w policji na terenie całego garnizonu wynosi 168 osób. Konkurs odbywa się w kilku turach. Pierwszy z nich mamy już za sobą. Do końca lutego podlaska policja mogła przyjąć 12 funkcjonariuszy. W Suwałkach weryfikację przeszło pomyślnie 2 kandydatów. Nabór dokładnie trwa. Terminy przyjęć są też na stronie komendy głównej i też komendy wojewódzkiej w zakładce praca w policji, ale tak naprawdę są to terminy przyjęć, ale nabór trwa przez cały rok. Osoby zainteresowane pracą w policji zapraszamy do naszej jednostki czy do komendy wojewódzkiej, mogą się zgłaszać przez cały rok. Najpierw jest złożenie podania, później jest kwestionariusz i później kolejne etapy przyjęcia do policji, czyli kandydat musi zdać najpierw test wiedzy. Test wiedzy składa się z 40 pytań, później z kolei test sprawności fizycznej. Jeżeli przejdzie ten etap, który z tego co kandydaci nam mówią, nie jest łatwy. Ja jeszcze też pamiętam jak zdawałam, faktycznie nie jest łatwo, ale zdać można. Można się do tego przygotować, bo też zagadnienia do tych 40 pytań też można znaleźć w tej zakładce praca w policji. Do testu sprawności fizycznej można przygotować się też na podstawie chociażby filmiku, który jest tam umieszczony. I wiadomo jaki jest zakres wymaganego materiału i wiedzy tej praktycznej i teoretycznej. Kolejny, jak się okazuje, najtrudniejszy etap, o który potknęła się większość kandydatów, to test psychologiczny. Na tych, którzy przejdą go pomyślnie, czeka już tylko rozmowa kwalifikacyjna, a potem służba przygotowawcza, kurs podstawowy i 3-letnia służba w prewencji. Po niej funkcjonariusze trafią do wydziałów zgodnie z ich uzdolnieniami i preferencjami. Kandydaci muszą mieć przynajmniej wykształcenie średnie. Dodatkowe punkty w procedurze konkursowej mają absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych. Mamy kilka wakatów, ale nie powodują one, że mamy jakieś takie wyraźne braki. Tak? Aczkolwiek mamy wakaty i zachęcamy osoby, które rzeczywiście szukają jakiejś pracy ciekawej, chcą w życiu robić coś dobrego, ale też chcą być ambitne i chcą być zaangażowane, zapraszamy w nasze szeregi. Jest to praca też stała, to jest ważne w tych czasach, jednak jakaś tam stabilizacja. Pieniądze to już kwestia ocenna. Policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego ma około ponad 3000 zł brutto. Najbliższy nabór do pracy w policji odbędzie się w maju, potem w sierpniu i grudniu.